On ma sklerozę już, niech się leczy. Kto? Tu se! Niech se w buty wsadzi. K***a, to będzie koniec świata. Jebać PiS! Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder. Kto zarabia powyżej 30 tysięcy na rękę, ten jest w elitarnym gronie Polaków. 1 na 100 zarabia tyle. Na początek więc wypowiedź młodej dziewczyny, która aspiruje do tego właśnie elitarnego grona. Mieszkanie drogie, rzęsy drogie, paznokcie drogie, co jeszcze drogie? Włosy. Włosy też? Wyzjer. Ile takie włosy? No z 5 tysięcy. Już, wystarczy. 2000. Trzeba nie jeść majonezu, tylko robaki. Tak jak proponuje Platforma. I wtedy wystarczy. Ja mam 1000 złotych, jeszcze psa i samochód na utrzymaniu i daję sobie radę. A jak pan to robi? No jak to? Powietrzem żyję, miłością. Aha. No dobrze. No ten pan żyje miłością do Donalda Tuska w szczególności, tak jak słyszeliście. Ja na przykład lubię pić piwo. Pan jest piwoszem raczej. I jak to 4 zł już, a to są zwykłe siki Weroniki. Przynajmniej 4000, najmniej 5. A na wakacje jeszcze wtedy starczy? Co, zwariowałaś? Bardzo przepraszam, nie będę się denerwował. Ja żyję 3 metry nad ziemią, to nie wydaję pieniędzy na życie praktycznie, tylko na książki. No w ogóle nie trzeba zarabiać, nic nie trzeba. I taki człowiek nie ma problemów egzystencjalnych, nie denerwuje się. Proponujemy to babciowe. Czyli 1500 zł dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim pójdzie do pracy. No i co na to Polacy? On ma sklerozę już, niech się leczy. Kto? Tusek! Wszyscy wychodzą, Tuska już nie ma tyle lat i mówią, o ten Tusk to ho, ho, ho. To gówno chłopu, a nie zegarek. Niech pan przestanie z tym Tuskiem, bo on mnie denerwuje. Pani za Tuskiem widać całym sercem. Oczywiście, oczywiście. Jak on przegra, to ja wypieprzam telewizor. No więc uważajcie na siebie, patrzcie w górę, szczególnie kiedy będą ogłaszać wyniki wyborów. No, szczególnie gdzieś tam w okolicy tego bazarku przy Gotardach w Warszawie, no bo tam pojechałem z mikrofonem. Donald Tusk proponuje... Donald Tusk pani da babciowe, aż pani utopi panią w tym stanie. Pana, ja na niego patrzeć nie mogę. 1500 zł. Pani nie jest babcia. A. Jestem, proszę pana, babcia całą gębą. Czy to jest coś takiego, co odmieni losy tej kampanii? Pani zagłosuje na Platformę dzięki babciowemu. Ja nie. Dlaczego? Dlatego nie. Powiedziałam, że nie, to nie. Krótko, ale na temat, więc myślę, że zaliczamy tę odpowiedź. Niech się w buty wsadzi. Pana babciowe nie przekonuje do tego, żeby na Platformę zagłosować. Babcia to musi siedzieć w domu. Podobno inflacja spada, a teraz wyszedł prezes NBP i on zapewnia, że realizuje się gwałtowny ruch w dół tej inflacji. No, co na to Polacy? Rząd ogłosił, że dezinflacja, żeby... To niech sobie rząd tam... Aby pisiory od władzy odeszły, to będzie o tak. Tak, tak. Wracamy do tego, co miałam 50 albo 60 lat temu, kiedy na Wigilię mama ugotowała lane kluski, bo była bieda. Pani jest wdzięczna rządowi za dezinflację? Jestem bardzo wdzięczna. Trzeba mniej jeść, wtedy będzie się zdrowszym. No. My jesteśmy niewdzięcznym narodem. Co by nie było, dupę miodem wysmarować i tak będzie źle. Rząd ogłosił, że dezinflacja, że już nie ma... Oni zgłupieli? Niech ich cholera weźmie. Ceny lecą do góry, a u nich jest dezinflacja. Pan manipuluje. Bo pan mówi, bo to od dezinflacja do miesiąca do miesiąca, a to jest rok do roku, to jest różnica. Ale rząd ogłosił, że... Ale dezinflacja miesiąc do miesiąca. Ziemniaki w tamtym roku 2,50, teraz 2,50. A pan mi wmawia, że majonez, dla człowieka ważniejszy jest majonez, czy jest ziemniaki? Ta dezinflacja to jest tak jak Yeti, że dużo o nim się mówi, a nikt go nie widział. Tak zależy jak to liczy, to się nazywa kreatywna księgowość. Wydawało się, że PiS już nie ma szans, że PiS-owi będzie już tylko spadać i spadać. Okazało się, że te sondaże nie są już tak łaskawe dla rozdrobnionej opozycji. Co to będzie, jak PiS będzie 3. kadencję rządzić w Polsce? Bardzo dobrze, luksusowo, piękna sprawa. Dyktatura będzie. Już jest, tak, przepraszam. Będzie rozpierducha, kosmiczna rozpierducha. To będzie koniec świata. to będzie tragedia narodowa. Chociaż wczoraj dostałem 13 emeryturę. No właśnie. Prezes mi dał, tak. Ale sram na niego. Jebać PiS! Ej. Ostro. Ostro. Ostro, co? No raczej tak nie, chyba nie można. Wie pan co, to Armagedon, to wrócimy się do epoki kamienia łupanego. Polska tu będzie dziura. Gówno. Wie pan co będzie? Nic nie będzie. Platforma Obywatelska w całym kraju rozkleja plakaty na płotach, na przystankach autobusowych. A możemy tam przeczytać krótki komunikat: PiS równa się drożyzna. Co na to Polacy? Bardzo ich szanuję. Kaczyńskiego, Sasina. Tak te ludzie są. Kradną, ale dają. No. A co panu ukradli? Jak nie, może pan wszystko powiedzieć? A co? Ceny? Ceny? Ile jajka kosztowała, ile teraz kosztuje? A to jest bzdura, co tu jest napisane, pewnie, wie pan? Nawet się czepiacie papieża. Co? Tusk na PiS, PiS na Tusk. No i jest wojna domowa. Pani mówiła, że to nie PiS winien. No bo nie PiS winien. A kto winien? Lewacy. Te, co mącą w tej Polsce. Nie wiem, wie pan, ręce opadają. No. Jak się jednemu daje, to drugiemu trzeba zabrać. Taka jest polityka. No nie, no to... Piję za zdrowie Kaczyńskiego. No ja nie wiem, czym ten toast za zdrowie prezesa PiS-u został wzniesiony, bo on cały ten płyn wypił sam, nie dał nawet powąchać, więc no... Nie elegancko, trudno powiedzieć, co to było. Na wsi aż kipi od emocji. Polskę zalało tanie zboże z Ukrainy. Rolnicy klną na niskie ceny w skupach, mówią, że nic się już nie opłaca. Nasze zboże rolnika to pójdzie dla świn. Pan twardo wciąż za PiS-em, nie? Oczywiście, że tak, ale takim patrzeć na niego, mnie jakieś bzdury tylko... A władza sprawuje się dobrze cały czas, czy jednak już wkurzeni rolnicy i zmienią władzę? Chodźcie do domu rano. Mówiłem, że wściekli, rozemocjonowani rolnicy. Moim zdaniem to wszyscy, jak wiadomo, jak grabie chodzą. Jak chodzą? Nie od siebie, tylko do siebie, nie? Tak samo oni w rządzie. O. Proszę. O. To ten będzie mój. Dobrze, pomodlić się i do przodu. Alleluja, tak i do przodu. Kto by nie przyszedł, to będzie grabił do siebie. Czy będzie Tusk, czy będzie kto inny, to... A dlaczego? Dlaczego? Młodzi Polacy nie chcą głosować na PiS. Dlaczego młodzi ludzie na PiS nie chcą głosować? PiS jest chujowy. Jaki? Chujowy. A dlaczego? A orientujesz się w polityce troszeczkę? To Jarek Kaczyński cię nasłał? Media nie są wolne, kobiety nie są wolne. To jest główny powód. Jakby my się cofamy, żyjemy w średniowieczu. Nie szanują mniejszości, nie dbają o klimat, który jest najważniejszą kwestią. Młodzi ludzie nie mają gdzie mieszkać. Niszczą system edukacji. Poza tym inflacja jest jaka jest. 18% to już przesada jest. Wszystko podrożało tak, że no... Palić PiS! Proszę? Palić PiS! O. Od samego rana do nocy! O-o. Kłaniam się. 8 gwiazdek. Co to znaczy? Sam nie wiem. Młody człowiek jak PiS zobaczy, to od razu takie o, widzi pani takie... Tak, o takie, no takie coś dostaje. Ale jak będzie starszy, to zmieni zdanie. O! Oni mówią, młodzież to tylko słucha Cypisa, Maty i dlatego na PiS nie chce głosować. To prawda? Nie, nie tylko Cypisa i Maty. Czego pan jeszcze słucha? Ja Jamesu.